Z jakim przesłaniem państwo idą do wyborów? Że jesteśmy przygotowani do przejęcia odpowiedzialności za Polskę. Nie tylko sondaże, ale również i opinie wielu Polaków mówią jednoznacznie, że wypaliła się formuła Platformy Obywatelskiej, rządów Platformy i PSL-u. Widać, że już do niczego dobrego to nie prowadzi. Dlatego jest potrzebna zmiana, dobra zmiana, nie byle jaka zmiana, tylko dobra zmiana. Prawo i Sprawiedliwość ma w tej chwili dobry program i to nie jest bałamutne twierdzenie, bo prawie każda partia mówi, że ma jakiś program. My mamy ten program poprawiany, dopasowywany do realiów, ale przede wszystkim odpowiadający temu, czego oczekują Polacy, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby realizować jakieś wielkie projekty gospodarcze, zarządzać Polską, nie licząc się z wolą narodu, czyli suwerena. Platforma mówi, że w sprawach poważnych nie można ludzi o to pytać, bo oni nie wiedzą, co odpowiedzieć. Nie. To ludzie muszą mieć dobrze wytłumaczone, o co chodzi i to naród ma zadecydować. Chcą wyjść państwo do ludzi. Tak, my chcemy wyjść do ludzi, wychodzimy do ludzi. Ta kampania jest zresztą przecież kampanią bardzo otwartą. Pani Beata Szydło, nasza kandydatka na premiera, wszyscy pracujemy w terenie, jeździmy. Naszym kandydatem był przecież również Andrzej Duda, objeździł prawie wszystkie powiaty w Polsce. I również tutaj w naszym okręgu toruńsko-włocławskim chcemy pokazać, że mamy kompletną, kompetentną drużynę ludzi zarówno z doświadczeniem, pokolenie, które ma już siwe włosy, tak jak ja, również ludzi młodszych, czyli to połączenie doświadczenia, kompetencji z młodością, z entuzjazmem jest bardzo dobre. Są wspaniali ludzie z poszczególnych powiatów i jestem przekonany, że z takimi ludźmi nie tylko możemy wygrać wybory, to pewne fale społeczne decydują o wyborach. Ludzie są zniechęceni do Platformy, chcą obdarzyć Prawo i Sprawiedliwość zaufaniem. Nie tylko możemy wygrać wybory, ale możemy również sprawować władzę i w regionie, i w Polsce. Jestem absolutnie o tym przekonany. I to przesłanie, damy radę. Nie należy obawiać się rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mamy wiedzę, co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić i mamy ludzi do tego przygotowanych. Moje hasło wyborcze to jest damy radę z Twoim głosem na pewno. Przecież to od każdego z Polaków zależy, kogo obdarzy zaufaniem. Głos postawiony na Prawo i Sprawiedliwość nie będzie głosem zmarnowanym. Pani specjalizacją, taką specjalnością jest właśnie szkolnictwo i nauka. Tak jest. Ja się do Sejmu chcę dostać nie tylko z Torunia. Ja również reprezentuję Grudziądz i Włocławek i wszystkie inne powiaty w naszym regionie, bo odwiedzam je często. Poseł reprezentuje całą Polskę. Tak jest, zgadza się, ale szczególnie mój region. Oczywiście zajmuję się oświatą i tą dziedziną chcę się zająć w parlamencie, jeżeli wyborcy zdecydują, że powinnam się tam znaleźć. Mam nadzieję, że tak będzie, ponieważ ja się znam na oświacie, czyli przede wszystkim oświata, dalej pomoc społeczna, tą się również chcę zająć i z rzeczą bardzo ważną, czyli regionalizmami, czyli chciałabym, żeby nasz region był dobrze i skutecznie reprezentowany w Sejmie. Dlatego, że moim zdaniem posłowie, ci, którzy teraz są, nie do końca spełnili oczekiwania wyborców. Dla szkolnictwa. Dla szkolnictwa to przede wszystkim zmiany. Czy idą zmiany? Tak, zmiany strukturalne w oświacie. Przede wszystkim 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, dobre zawodowe szkoły, szkoły zawodowe i technika zawodowe, bardzo dobrze prowadzone szkolnictwo, zmiana w dostępie do edukacji w ogóle, wyrównywanie szans edukacyjnych, ponieważ trzeba dużo zrobić, bo zdecydowanie widać dysproporcje pomiędzy jakością kształcenia w dużych miastach i w terenie. A szkolnictwo wyższe? Szkolnictwo wyższe to jest tak trochę inny, to jest inny resort, ale oczywiście chciałabym się zająć tą dziedziną szkolnictwa. A ja przypomnę, że ostatnie takie zmiany, próby zmian, jeden kierunek zamiast dwóch, za drugi płatny. Jak to pani Platforma w ten sposób? Ja oczywiście chciałabym, żeby szkolnictwo wyższe miało, do szkolnictwa wyższego mieli wszyscy dostęp, tak? Żeby nie było tak jak jest teraz, że bardzo często młodzi ludzie z biednych rodzin muszą płacić, ponieważ nie dostają się na kierunki, które ich interesują, tak? Więc co? Jak chcą studiować, idą na kierunki prywatne.
płatne. Nie dość, że biedny, to jeszcze musi płacić. Ja uważam, że trzeba te szanse wyrównywać. Ale jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, o kształcenie nauczycieli trzeba zmienić. Zdecydowanie nauczyciele są źle kształceni. To znaczy, nie kształci się ich umiejętności, kształci się ich wiedzę merytoryczną z danego przedmiotu, natomiast oni nie mają umiejętności wychowawczych, a to jest bardzo w tej chwili szkole potrzebne. A to wychowanie szkoła-rodzic? Jest konieczne. To jakoś będzie sprzężone, bo w tej chwili coraz bardziej szkoła odbiega od rodziny. Tak, szkoła odbiega od rodziny, ponieważ szkole jest wygodnie, żeby rodzic jakby nie partycypował w działalności szkoły. To znaczy, teoretycznie to rodzice mogą, wszystko mogą, mogą pójść do szkoły, mogą prosić o różne rzeczy, mogą chcieć, żeby szkoła realizowała ten program, a nie inny, ale tak naprawdę rodzice o tym nie wiedzą, nie korzystają z tych swoich kompetencji, dlatego też, że też szkole nie bardzo na tym zależy, żeby ten rodzic przychodził. Często ten rodzic jest w szkole jako osoba... No taka natrętna, zbędna. Tutaj trzeba absolutnie współpracy. Współpracy takiej troszeczkę wymuszonej czasami. Czasami trzeba wymusić pewne rzeczy, żeby one zaczęły funkcjonować. Natomiast dlatego też uważam, że szkoła musi chcieć mieć u siebie rodziców i z nimi razem rozwój tego dziecka planować. No w trudnym regionie, w trudnym mieście dla Prawa i Sprawiedliwości rozpoczyna pan walkę o zwycięstwo. Tak, to prawda. Grudziądz nie jest typowym miastem, gdzie PiS do tej pory zbierał dobre wyniki. No, nawet ostatnia kampania Andrzeja Duda też wykazała, że no niestety mamy tam pracę do odrobienia. Natomiast trochę się już zmieniło od tego czasu. Liczymy na jednak lepszy wynik. Działamy, że tak powiem. Każdy zrobi swoje. Miejmy nadzieję, że będzie to dobry wynik. Czym pan w kampanii zaskoczy? Ponieważ senator, osoba ubiegająca się o ten urząd, ma trochę więcej, że tak powiem w cudzysłowie, luksusu. Mniejszy okręg, bardziej może odbyć te spotkania z wyborcami bezpośrednio z nimi w trakcie kadencji, w trakcie samej kampanii się komunikować. Jest mniej tych miast, powiedzmy, no nazwijmy to bliżej ludzi można być, prawda? Czym pan zaskoczy właśnie tych wyborców? Jaki przekaz pana będzie w tej kampanii? Znaczy zaskoczyć. Teraz ciężko wyborców czym zaskoczyć. Wszystkie formy, że tak powiem... Chodzi mi o region, bo wbrew pozorom ważne jest hasło główne, ważny jest program całościowy jako tako partii, ale jednak mieszkańców, jak gdziekolwiek spytać, nawet na takich ogólnopolskich, ich interesuje to, co się dzieje u nich na miejscu. Tak, tak. To dlatego uważam, że szansa, ponieważ jestem kandydatem z tego regionu, a nie jak do tej pory senator był, jest jakby z Torunia, więc nie związany z naszym regionem. Więc myślę, że będę miał łatwiejszy kontakt z wyborcami. Liczę, że będę z nimi rozmawiał bezpośrednio. Natomiast nie planuję specjalnie takich spotkań, że tak powiem, zwoływać, bo to w tej chwili już nie działa. Przychodzi kilka osób z reguły już tak przekonanych, więc raczej będę działał tak bezpośrednio i na ulicy, i na targowisku. Zamierzam i z ulotką, i z takimi małymi jakby suwenirami porozmawiać. To człowiek wie. Zresztą niedawno startowałem w kampanii samorządowej, więc te wszystkie problemy, które dotyczą na przykład Grudziądza, są mi znane, ale to jest, że tak powiem, cały problem tego regionu, czyli i to bezrobocie, i jakoś taki maraz, no i w zasadzie w tym rejonie rządzi Platforma, wszyscy sobie zdają sprawę, co było dobrze, co jest złe, także tu nikogo nie trzeba przekonywać, natomiast liczę na to, że jako kandydat z tego regionu znajdę poparcie. No tak, tylko jako kandydat musi pan też ukazać czasami negatywne aspekty pana konkurenta. W tej chwili jest to, prawda, też no, główny konkurent i można powiedzieć, że właściwie jedyny, jeżeli chodzi o takie szersze zaplecze i poparcie z Platformą Obywatelską. Tak, przy czym ja akurat nie nastawiam się na jakiś czarny PR, że tak powiem. Mówię o czarnym PR-ze, no rozliczamy, tak? Były 4 lata, więc robimy podsumowanie. Nie chodzi o obietnice, tylko o jakieś założenia, które były złożone, również dla Grudziądza. No i pan jako kandydat, nowy, świeży, może to akcentować.
No, przede wszystkim właśnie, że jestem kandydatem z tego regionu. Wydaje mi się, że... No to też nie tylko Grudziądz. Tak, ale ten cały rejon jest mi bliższy, tak mi się wydaje, niż do tej pory kandydatowi Platformy Obywatelskiej, który nie był związany. Zresztą, no nie wiem, każdy ocenia pewnie senatora po swojemu. Ja uważam, że on tutaj za dużo w tym rejonie się nie pojawiał, nie był taki aktywny, jak ja sobie to wyobrażam, jak ja zamierzam być, nie? Także tak to będę starał się przekonać wyborców do tego, żeby na mnie zagłosowali jako na swojego. I to zarówno swojego, zamierzam być tym swoim zbrodnicy, zresztą miałem już spotkanie z działaczami Prawa i Sprawiedliwości w Brodnicy. Nieźle się rozumiemy, oni przedstawili mi też, mają tam kandydata na posła, ja nie konkuruję jakby z tym środowiskiem, w sensie kandydata na senatora, więc jesteśmy w dobrych kontaktach, obiecaliśmy sobie wzajemną współpracę i pomoc, także liczę na jeszcze nie w wszystkich regionach przeprowadziłem rozmowy z działaczami Prawa i Sprawiedliwości, wybieram się do Radzyna, wybieram się do Golubia, Dobrzynia i Rypina. Mam mniej więcej już tak wstępnie ustalone terminy, także będziemy rozmawiać i te wszystkie jakby bardzo bliskie tym środowiskom sprawy, no będę również wiedział i będę starał się reprezentować. Można powiedzieć, wraca Pani do gry, czyli rozpoczyna Pani kampanię wyborczą. I właśnie, co będzie takiego w tej kampanii Pani takim atutem, takim czymś, z czym Pani chce iść do wyborców? No przede wszystkim z bardzo pozytywnym przekazem. Moje hasło wyborcze to człowiek jest najważniejszy i rzeczywiście program, który mam przygotowany, jest skupiony wokół tego hasła. Takimi priorytetami to jest wsparcie rodziny, 500 zł na dziecko, to są leki bezpłatne dla seniorów, to są również sprawy związane z biznesem, czyli wszelkie uproszczenie prawa w prowadzeniu działalności gospodarczej, więc tak naprawdę program jest skierowany na człowieka. I te priorytety, one są zbieżne również z tymi, które Prawo i Sprawiedliwość chce jako po wygraniu ewentualnie wyborów, będzie chciało wprowadzić jako pierwsze. Pani jako posłanka, ma Pani coś takiego, co chciałaby Pani zrealizować? Zazwyczaj posłowie działają oczywiście kolegialnie, natomiast co do regionu może, co do miasta? No na pewno bardzo ważną sprawą dla naszego województwa to jest stopień wodny we Włocławku, mimo że to jest dosyć daleko od Grudziądza, to jednak jest to bardzo ważna sprawa. Jeżeli patrzymy na większe miasto, na przykład Toruń, to brakuje zjazdu z autostrady, bo ono dopiero jest oddalone kawałek od Torunia. Jeżeli chodzi o Grudziądz, no to w Grudziądzu jest bardzo wiele do zrobienia. No właśnie, jeżeli chodzi o Grudziądz, bo on jest często nazywany taką czarną dziurą na mapie PiSu, gdzie jest po prostu bardzo wysokie poparcie dla Platformy. Platforma bardzo silnie się w tym właśnie ośrodku trzyma i, no, i ma tam duże wpływy. Mhm. Oczywiście. To będzie taka walka. To znaczy nie, no oczywiście, że wybory ludzi są takie, jakie są i trzeba je po prostu uszanować. Natomiast ja uważam, że należy proponować nowe rozwiązania, zwracać uwagę na problemy, które są w Grudziądzu. No chociażby prosta sprawa. Grudziądz ma jeszcze status 100-tysięcznego miasta. Dzisiaj jest nas 80 kilka tysięcy, natomiast ponad 12 czy 13 tysięcy. Kogo spytać, chcę wyjechać. Tak, już wyjechali za pracą, tak? Czyli to jest taka typowa emigracja zarobkowa, natomiast tutaj potwierdzam to, co pan redaktor mówi, że kogo zapytamy z młodych ludzi, to każdy szuka innego miejsca, czy to w Polsce, czy poza granicami, żeby gdzieś tam osiedlić się i swoje gniazdo zacząć budować. Więc myślę, że na pewno pełne wsparcie, jeżeli trzeba będzie nawet ponadpartyjne, aby dla Grudziądza rzeczywiście stworzyć takie warunki, żeby ludzie chcieli tutaj zostać, żeby chcieli tutaj pracować, żeby przemysł zechciał się u nas no, zadomowić, chociażby patrząc na strefę ekonomiczną, która dzisiaj jest w ponad 50% jeszcze pusta, jest niezagospodarowana. To jest też problem, z którym właściwie od 2007 roku, kiedy powstała strefa ekonomiczna, ona ciągle jest pusta i to jest po prostu no, strata dla nas jako dla Grudziądza, bo nie powstają nowe miejsca pracy, natomiast tylko są łagodzone jakby skutki. Jedynka, ten motor okręgu toruńskiego.
Jakie plany, jakie zmiany właśnie dla tego regionu i dla całej Polski? Wie pan, dla regionu to jest najważniejsza sprawa miejsc pracy, bo jak wiemy, największą dolegliwością w regionie jest bezrobocie. Przecież bezrobocie powoduje degradację rodzin. Jeżeli głowa rodziny jest dłuższy czas na bezrobocie, to oznacza ubóstwo, to oznacza mniejsze szanse życiowe dzieci. Czyli to pociąga za sobą szereg skutków społecznych, często nieodwracalnych. Czyli najważniejsza sprawa to jest zwiększenie liczby miejsc pracy w regionie. W jaki sposób? To jest oczywiście i zadanie dla samorządu i to jest poza zasięgiem wtedy parlamentu, ale również parlament może poprzez swoje ustawy sprzyjające rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości spowodować takie impulsy, żeby powstawały nowe firmy w tym regionie. Tak? To jest sprawa polityki rządowej. Tak? Rząd Platformy miał koncepcję, żeby w wybranych miejscach w Polsce rozwijać te regiony. A rząd PiSu, jak wiadomo, ma program... Tak, metropolizacja, prawda, postępująca. Otóż to. A rząd PiSu ma program harmonijnego rozwoju, co oznacza, że dla regionów, które są zapóźnione, między innymi niestety ten kujawsko-pomorski, to jest polityka, która będzie wyrównywała szanse, dawała dodatkowe możliwości, również poprzez środki z Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że region traktowany w całości, jak województwo kujawsko-pomorskie, ma w sobie wielki potencjał. Ma uczelnie wyższe, ma duże zakłady pracy, ma dużo młodzieży. A co się dzieje? Część młodzieży wyjeżdża za chlebem za granicę. Część młodzieży tu kończąca na przykład Uniwersytet w Toruniu czy Politechnikę w Bydgoszczy nie ma odpowiedniej pracy, odpowiedniej do swoich kwalifikacji. Wyjeżdża gdzie indziej. Ośrodki silniejsze, regiony silniejsze, takie jak Gdańsk, czy Poznań, czy Warszawa i Mazowsze, wysysają krew z województwa kujawsko-pomorskiego. Trzeba z tym skończyć. Trzeba się sprzymierzyć w środku, połączyć te potencjały toruński, grudziądzki, bydgoski, brodnicki, włocławski i potencjały w powiatach i jak pan wie, jest taki efekt synergii, że jeżeli dodamy 2 do 2 i jeszcze 2, to wcale nie wychodzi 6, tylko wyjdzie 7, 8, a może nawet 10. I tylko trzeba się dogadać. Ja widzę swoją rolę, jeżeli dostanę się do parlamentu, państwo mnie wybierzecie, to widzę swoją rolę jako tego, który będzie inicjował dogadywanie się w tej sprawie, bo wspólny rozwój oznacza więcej korzyści dla każdego osobno, a jeżeli każdy osobno chce się rozwijać, to będzie miał mniejsze korzyści, a czasem się nie rozwinie, bo niech pan popatrzy na procesy demograficzne. Włocławek za chwilę zjedzie poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Grudziądz już dawno zjechał. Toruń w perspektywie ma 150 tysięcy. No to jest po prostu, mówię, upust krwi województwa, które na to nie zasługuje, bo ma potencjał do skoku. Takie moje pytanie właśnie, bo wspomniał pan tu o uczelniach, o nauce. Ta innowacyjność, którą tak powszechnie teraz się promuje i wspiera, uważa pan, że to zbyt, że uniwersytet, co prawda jest to nie jest uczelnia techniczna, chociaż też są takie kierunki jak na przykład matematyka techniczna, informatyczne oddziały, które zbyt słabo być może uczestniczą właśnie w tej innowacyjności, w tej synergii, jak to pan mówi, właśnie przedsiębiorczości i nauki. Moim zdaniem można ten efekt wywołać. Ja nie chcę oceniać pracy obecnej czy uniwersytetu. Tak, tylko czy może rola właśnie państwa jest zbyt słaba? Ale doskonale wiem, że na terenie między Toruniem a Bydgoszczą z udziałem Grudziądza i Włocławka, ale na to nawet wręcz fizycznie wiem gdzie, w okolicach Fordonu jest duży teren, gdzie może powstać właśnie przemysł innowacyjny, czy firmy technologicznie innowacyjne, które ciągną jakieś branże do przodu. Tam jest teren, można stworzyć tam specjalny system podatkowy, żeby zachęcić przedsiębiorców prywatnych do wchodzenia tam. Nie te specjalne strefy ekonomiczne, bo one mają dużo wad, ale można zrobić system podatkowy, który będzie premiował innowacyjność. I dobrze, że pan w ogóle o tym wspomniał, dlatego że przyszłe fundusze europejskie to będą głównie
fundusze na innowacyjność. Środowisko. No tak, ale to jedno z drugim się wiąże, bo ochrona środowiska wymusza innowacyjność w przemyśle. I jeżeli my tutaj nie będziemy partnerami dla Unii, to nie skorzystamy z tych funduszy. Tak, zaczęliśmy od gospodarki, ale główną pana specjalizacją to są media. I było tu kilka słów właśnie o mediach, o ich roli w społeczeństwie, ale przede wszystkim w tych mediach publicznych, które spełniają pełną misję, pełną rolę. Wie pan, są dwa zagadnienia związane z mediami. Mianowicie media publiczne, o których pan wspomniał. Rzeczywiście trochę się na tym znam, bo wstyd powiedzieć, ale blisko pół wieku pracuję w mediach, bo jeszcze przed studiami zacząłem współpracę z jedną z gazet. Media publiczne nie pełnią swojej misji z wielu powodów, ale najważniejszy jest brak pieniędzy. One zostały ustawione jako spółki prawa handlowego, mają żyć z reklam, abonament jest coraz niższy, w związku z tym, żeby żyć z reklam, obniżają poziom programu, bo taka jest mechanika, tak, tego zjawiska. Widzimy tą komercjalizację od lat w telewizji, ta telewizja znika, bo musi ustąpić jakimś widowiskom, przy których to widowiskach jak ktoś będzie chciał... Oglądalność. Jest oglądalność i umieścić reklamy. Czyli musimy wrócić do misji. Jest projekt Prawa i Sprawiedliwości, który jeżeli wejdę do parlamentu, to będę realizował. Mianowicie projekt przekształcenia tego w instytucje kultury i dobra narodowego. Media publiczne nie będą spółkami prawa handlowego, będą miały pieniądze zapewnione z daniny społecznej, publicznej, ale każdy z nas, pan, ja, każdy nasz widz, będzie płacił połowę mniej niż w tej chwili płaci za radio i telewizję publiczną, ale ponieważ będzie powszechny system ściągania, to tych pieniędzy starczy na robienie dobrych programów. To dotyczy również stacji radiowych, publicznych i regionalnych, i dużego radia i tak dalej. Ale zapewne problem. Ale jest drugi problem związany z mediami. To jest problem rynku medialnego w Polsce. Niech pan zwróci uwagę, nie wiem, kto jest właścicielem telewizji, w imieniu której pan występuje, dla której pan pracuje, ale jeżeli to jest kapitał polski, to ja panu mówię, my chcemy wzmocnić kapitał polski poprzez głównie pewne sprawy podatkowe, prawne, ułatwienia, bo z pomocą publiczną Unia Europejska narzuca takie rygory, że z taką pomocą wprost może być kłopot, ale my chcemy wzmocnić polskie przedsięwzięcia medialne, dlatego że uważamy, że to jest niesłychanie istotne dla dyskursu publicznego. Jak ma w Polsce opinia publiczna wyrażać swoje zdanie, jeżeli nie ma gdzie tego robić, bo albo zabija ten głos komercja, albo zabija obcy kapitał, bo nie jest zainteresowany. No to gdzie mamy rozmawiać? Na antenie Radia Maryja odbywa się taka rozmowa, czy w telewizji Trwam, ale to powinna być jakby istota mediów publicznych, a jeżeli chodzi o przedsięwzięcia medialne polskie, to chcemy popierać wszystkie polskie, bo to jest polska racja stanu, żeby media, które są głównym pośrednikiem między obywatelem, umysłem obywatela, a światem zewnętrznym, żeby one były w rękach polskich, bo to jest nasza racja stanu. Zwyczajnie, najzwyczajniej na świecie. Tego nie ukrywamy. A jeszcze tak dopytując właśnie tutaj już, skoro wspomniał pan o tych mediach, bo zmiana finansowania mediów publicznych powinna, przynajmniej w teorii, uwolnić ten rynek mediów prywatnych. Bo w tej chwili przychody właściwie skoncentrują się głównie na mediach właśnie publicznych. One chyba najwięcej zarabiają i powoduje to w pewien sposób taką szczelność tych wszystkich głównych stacji, szczególnie mówię tu o informacyjnych, nie ma możliwości przebicia się, bo ten rynek reklamowy jest bardzo taki płytki, jest zbyt wąski i jest zbyt mało tych reklam. Czy właśnie to uwolni i spowoduje konkurencję po prostu? Myślę, że tak, no bo taka jest... Chodzi mi oczywiście o media prywatne. Bo taka jest logika wydarzeń, prawda? Bo jeżeli media publiczne, to my je wolimy nazywać media narodowe, tak? Instytucje kultury narodowej, bo żeby bardziej pokazać, jak one mają
mają służyć właśnie polskiej racji stanu. Jeżeli one zostaną wyjęte z rygoru zdobywania pieniędzy na rynku reklam, to na pewno dla takich przedsięwzięć jak pańskie swoją funkcję zrobi społeczną, zrobi się więcej miejsca. To jest oczywiste.